40 wykroczeń związanych z niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej ujawnili policjanci patrolujący dronem leszczyńskie skrzyżowania Alei Jana Pawła II z Alejami Krasińskiego i Alei Konstytucji 3 Maja z ulicą Okrężną. Wszyscy kierowcy zostali ukarani. Jak mówi Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, po raz kolejny okazało się, że kierowcy nie respektują warunkowego wjazdu za sygnalizator na tzw. zielonej strzałce oraz pospiesznie wjeżdżają na skrzyżowania przy zmieniających się światłach, ostatecznie pokonując je już na czerwonym. Takie zachowania są niedopuszczalne, generują poważne zdarzenia drogowe, w tym m.in. potrącenia pieszych i rowerzystów, którzy w momencie, kiedy kierowcy mają czerwone światło i jedynie zieloną strzałkę, mają światło zielone. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni doszło do 2 wypadków na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Dąbrowskiego, gdzie potrącone zostały rowerzystki prawidłowo przejeżdżające przez wyznaczony dla rowerów pas ruchu. Cała akcja z dronem patrolującym skrzyżowania trwała 3 godziny. Funkcjonariusze leszczyńskiej drogówki prowadzili ją wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Policja zapowiada kolejne tego typu kontrole, wszystko po to, by wyeliminować jak najwięcej niebezpiecznych zachowań kierowców.